Czego uczy mnie Biblia w liście do Rzymian, rozdział 3 od 21 wersetu? Zagadnieniem, które tutaj słowo Boże omawia, jest Boża sprawiedliwość przez wiarę. Rzymian od 3:21 do 4:25 zajmuje się tym zagadnieniem. Wiara w Krew Pana Jezusa Chrystusa, wiara w Jego krew. W końcu, po tym jak wszyscy ludzie zostali uznani za winnych, Bóg przedstawia rozwiązanie w wersetach 21 do 31. Każdy wierzący otrzymuje Bożą sprawiedliwość na podstawie krwi Pana Jezusa. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa jest to dostępne. I mówi o tym, na przykład List do Rzymian, trzeci rozdział, werset 21. Teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. Apostoł Paweł rozpoczyna ten fragment od słów, ale teraz. Po nakreśleniu ciemnego obrazu działania, poczynań człowieka, mówi obecnie o wspaniałym czasie łaski, w którym możemy żyć. Pokazuje nam, co Bóg ofiaruje wierzącemu. Niezależnie od zakonu, niezależnie od prawa, czyli. Poza jakimkolwiek systemem prawnym, Boża sprawiedliwość objawia się w Ewangelii. Ona jest symbolem chrześcijaństwa. Ewangelia Boża była już poświadczona i zapowiedziana w Starym Testamencie przez prawo i proroków. W historii ludzkości są różne okresy, w tym okres prawa i okres łaski. Ważne jest, abyśmy potrafili je od siebie odróżnić. Bóg działa odmiennie w różnych epokach zbawienia, a jednak słowo Boże ukazuje w nich całkowitą harmonię. Stary Testament rzuca światło na wspaniałą prawdę, że sprawiedliwość Boża ujawnia się w czasie łaski. Tak czytamy na przykład księdze Izajasza, 46 rozdział, 13 werset, oraz 56 rozdział, 1 werset. I list do Rzymian, 3 rozdział. Dwudziesty drugi werset zawiera taką treść. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Sprawiedliwość Boża nie jest osiągalna dla człowieka. Gdybyśmy byli sprawiedliwymi, Bóg by nas zaakceptował. Nie bylibyśmy zdolni jej osiągnąć. Nie musimy już jednak. Niczego czynić w tej sprawie, gdyż Sprawiedliwość Boża pochodzi od Niego i jest zgodna z Jego naturą. Została ona zdobyta przez odkupieńcze dzieło naszego Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu Golwo Golgoty, Kalwarii. Jego życie było sprawiedliwe. Pana Jezusa Chrystusa życie było sprawiedliwe. Nie mógł jednak podarować nam tej Boskiej Sprawiedliwości bez złożenia ofiary. Dopiero po dokonaniu ofiary na krzyżu, gdy Pan Jezus Chrystus san stanął przed sądem Bożym za nasze grzechy i za naszą grzeszną naturę, tam spotkała Go sprawiedliwa kara Boża i Pan ją cierpliwie przyjął, tym samym posiadł On boską sprawiedliwość w pełni zaspokoił wszystkie żądania Boga, nawet więcej, On uwielbił Boga w Jego dziele odkupienia. Tak. Teraz, Boża sprawiedliwość jest oferowana nam, ludziom, na podstawie Jego dzieła, przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, przez przyjęcie Go jako osobistego Zbawiciela. Możemy ją otrzymać dla siebie. Wyrażenie dla wszystkich, którzy wierzą, pokazuje nam docelowy kierunek, w którym zmierza boska sprawiedliwość. Jest oferowana wszystkim ludziom, dla wszystkich, którzy wierzą. Oznacza, że ten dostęp, że dostęp do niej mają tylko ci, którzy przyjmą go przez wiarę. Odkupienie w Chrystusie Jezusie jest kolejną kwestią poruszaną w liście do Rzymian w trzecim rozdziale, od 22 wersetu B do 23. B to znaczy druga połowa tego wersetu. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Jeszcze raz podkreśla się w Słowie Bożym, że wszyscy ludzie zgrzeszyli i tym samym stali się winnymi. Taki stan wiąże się z koniecznością sądu i karą. Nie dostępują oni chwały Bożej i nie mogą jej osiągnąć. Z kolei Rzymian 3 rozdział 24 werset i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Ludzie którzy zgrzeszyli ponoszą winę i muszą stanąć przed sądem. Jednak jest dla nich nadzieja. Mogą zostać usprawiedliwieni za darmo. Cudowna łaska. Takie jest młodzieżowe słowo gratis. Albo handlowe słowo, to popularne wyrażenie wśród ludzi. Dlaczego jednak nie wszyscy chcą przyjąć całkiem darmowe zbawienie w Panu Jezusie Chrystusie? Czy nie dlatego, że musieliby pozbyć się swojej pychy, która nie pozwala im otrzymać coś bez pieniędzy albo bez własnego wysiłku? Werset z kolei, trzeci rozdział listu do Rzymian, werset 25, mówi którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości. Ten wspaniały dar można otrzymać bez zapłaty i bez ceny zakupu. Dzięki dokonanemu dziełu odkupienia Jezusa Chrystusa naszego Pana, Pan Jezus Chrystus zapłacił za niego swoją krwią, przez wiarę w Jego krew, krew Pana Jezusa Chrystusa. Człowiek nabywa Bożą sprawiedliwość. Tak, mówi nam właśnie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego skuteczną, przez wiarę dla okazania sprawiedliwości. Chodzi więc nie tylko o przyjęcie osoby Pana Jezusa Chrystusa, ale także o oparcie się na Jego dziele odkupienia na doskonałym, dziele doskonałego baranka Bożego. Z kolei list do Rzymian Trzeci rozdział, wersety 25 do 26 mówią swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby on sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Bóg pobłażliwie odniósł się do grzechów wierzących Starego Testamentu, ponieważ przewidział dzieło swojego syna na krzyżu Golgoty. Starotestamentowi wierni, nie mam żadnych wątpliwości, wiedzieli o swoim przebaczeniu, nie wiedzieli jednak w jaki sposób ich grzechy miały zostać przebłagane, pomimo tego zaufali Bogu, że On to uczyni. My, wierzący czasu łaski, możemy spoglądać w tył, wstecz, na doskonale dokonane dzieło odkupienia. Wiemy, na jakiej podstawie zostaliśmy usprawiedliwieni. To wspaniałe zapewnienie. Zatem dzieło Pana Jezusa Chrystusa jest całkowicie wystarczające również dla wszystkich ludzi Starego Testamentu, którzy byli wierzącymi Bogu. Widzimy więc w Nim szerokie oddziaływanie dzieła Pana Jezusa, jakże jest ono wszechstronne i ogromnie wspaniałe. On jest usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Kiedy Bóg nas usprawiedliwia, działa zgodnie ze swoją naturą. On jest święty i musi potępić grzech. Te święte roszczenia Boga zostały w pełni zaspokojone przez dzieło Pana Jezusa Chrystusa na Krzyżu. Bóg został uwielbiony w swojej istocie przez śmierć Chrystusa, dlatego każdy, kto osobiście wierzy w pana Jezusa Chrystusa, który wykonał to dzieło odkupienia, jest usprawiedliwiony przez Boga, usprawiedliwiony nie z uczynków. Tak mówi Rzymian 3, rozdział 27 i 28. Gdzież więc chluba Twoja, wykluczona przez jakie prawo, przez jaki zakon? Uczynków bynajmniej, lecz przez zakon wiary, przez prawo wiary. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu, uczynków prawa. Ten fragment zaczyna się od pytania: Gdzież więc Twoja chluba? To bardzo dobre pytanie. Gdzież więc chluba Twoja? Odpowiedź brzmi: nie ma chwały dla człowieka. Głęboko zakorzenionym problemem człowieka jest to, że często chciałby odbierać honory. Każdy, kto chce rościć sobie prawo do boskiej sprawiedliwości, musi wiedzieć, że chwała należy jedynie do Boga. Na podstawie wypełniania uczynków prawa sprawiedliwość ta nie może być osiągnięta. Prawo uczynków jest zasadą kaina. To jest religia kaina. On wierzył, że dzięki swoim czynom zyska uznanie u Boga. Jest to religia kaina, religia starożytna, a zarazem bardzo nowoczesna. Uważa się, że Bóg ocenia życie człowieka za pomocą czegoś w rodzaju wagi. Po lewej stronie umieszcza jego grzechy, a po prawej jego dobre uczynki. Człowiek ma nadzieję, że kiedy stanie przed Bogiem, waga przechyli się na stronę dobrych uczynków. Bóg jednak nie używa w tej kwestii żadnych wag. Nawet dziesięć tysięcy dobrych uczynków człowieka nie jest w stanie oczyścić go z ani jednego grzechu. Nikt nie może być usprawiedliwiony za pomocą uczynków prawa. To jest możliwe wyłącznie przez prawo wiary. Taką zasadą kierował się Abel, który już wtedy zdawał sobie sprawę, że aby być usprawiedliwionym, potrzebuje zastępczej ofiary. I tą ofiarą musi być ktoś, kto umrze za grzesznika. Ktoś, kto sam grzechu nie ma. List do Rzymian 3, rozdział 29 do 30 wersetu mówi Czy Bóg jest Bogiem Żydów? Czy nie pogan także? Tak jest i pogan. Albowiem, jeden jest Bóg, który usprawiedliwia, usprawiedliwi obrzezanych na podstawie wiary, a nie obrzezanych przez wiarę. Bóg jest Bogiem wszystkich ludzi. Oferta usprawiedliwienia dotyczy ludzi religijnych i bezbożnych. W odniesieniu do ludzi religijnych, apostoł mówi, usprawiedliwieni na podstawie wiary, w przeciwieństwie do ich religijnych uczynków. W odniesieniu do bezbożnych ludzi używa wyrażenia usprawiedliwieni przez wiarę w przeciwieństwie do przyzwoitego życia bez Boga. Cudowny, boski fakt. Z kolei Rzymian 3 rozdział 31 werset komunikuje nam: Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy. Apostoł Paweł natychmiast odpowiada na pytanie dotyczące unieważnienia prawa wręcz przeciwnie prawo pozwala nam zauważyć grzechy taka jest właśnie jego rola niebo i ziemia yy, przeminą yy, dopiero wtedy zakon mamy informację że być może przeminie zakon utwierdzamy apostoł wybiega myślami do następnego Tematu, który będzie omawiany w następnym rozdziale, gdzie będziemy czytać o Abrahamie i Dawidzie. Abraham, jak wiemy, jest nazywany przez słowo Boże ojcem wierzących. I o tym było mówione w serii dotyczącej pierwszej księgi mojżeszowej. List do Rzymian, czwarty rozdział, mówi o Abrahamie i Dawidzie, którzy już w czasach Starego Testamentu. Dostąpili usprawiedliwienia i przebaczenia dzięki wierze, w łaskę i wszechmoc Boga. Ta część zaczyna się od pytania, cóż wtedy powiemy? To pokazuje, że apostoł Paweł potwierdza i kontynuuje ważne myśli z Rzymian 3,21 do 31. Usprawiedliwienie, jak wiemy, pochodzi od Boga. I list do Rzymian, czwarty, werset, czwarty rozdział, werset pierwszy. Jest tego wymownym przykładem. I chciałbym się tym zająć następnym razem. List do Rzymian 4:1. Cóż wtedy powiemy? Co osiągnął Abraham, praojciec nasz według ciała? To jest dobre pytanie. Usprawiedliwienie pochodzi od Boga. I Abraham nic nie osiągnął. Sam z siebie, tylko wszystko otrzymał od Boga. Dziękuję za uwagę i. Jak Bóg pozwoli, będziemy się zajmować czwartym rozdziałem nieco później.